Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to John Deere 6920S. Ciągnik z 2004 roku o mocy 160 koni mechanicznych ze skrzynią AutoPower. Ciągnik wyposażony m.in. w przedni TUS, TLS, czyli amortyzowaną przednią oś, klimatyzowaną kabinę. Jak wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ciągnik ma przepracowany jedynie 7449 godzin pracy. Chodzi naprawdę świetnie. Skrzynia bez żadnych zarzutów, silnik, hydraulika, wszystko zapierdacza, tylko gwizd. Ciągnik w 99% w oryginale. Maski, błotniki niemalowane. Gdzieniegdzie jakieś poprawki lakiernicze typu felgi, schodki, ale naprawdę w ograniczonym, bardzo małym zakresie. Opony tył i przód jeszcze w porządku. Komin niemalowany. Pedały oryginalne, niewyciachane. Nie ma fotelika pasażera, możemy zamontować na życzenie klienta. Fotel niepodarty, nierozwalony. Podsufitka ok. Klima bardzo ładnie chodzi. Przyjemnie w ciągniczku. Pulpit. Lewarek od Vario, podnośnik, hydraulika, no i skrzynka AutoPower, czyli automatyczna, to co ja osobiście najbardziej lubię. Wszystko działa jak należy. Spróbujemy kawałeczek się przejechać. Rewers. Ciągniczek rusza łagodnie. Puszczam gaz. Zatrzymuje się. Nie tarpie, nie szarpie. Do tego AutoPower wyposażony w funkcję Eco, czyli pozwala nam jeździć z maksymalną prędkością przy minimalnych obrotach silnika. Bardzo fajna rzecz. Tak naprawdę ten traktor to jeździ i myśli za nas. Wystarczy, że depczemy w pedał gazu i już. Już jedziemy sobie 40 z kawałkiem na godzinę. Nie mam teraz włączonej funkcji Eco. Zaraz uruchomię funkcję Eco. Skręcam na Eco.
Zobaczcie, co się dzieje. Ciągnik mi utrzymuje tę samą prędkość, natomiast zniża obroty silnika. Już jadę sobie w trybie eco. Na wolnych obrotach silnika cały czas tą samą prędkością. Ciągniczek zapierdziela, tylko gwizd. Jedzie samochodzik, muszę się zatrzymać. A pojechał dalej, dobrze. Naprawdę każdym automatem jeździ się świetnie, jak samochodem w automacie. Co do żywotności, no trzeba dbać, jak o wszystko. Amortyzacja też pracuje tutaj bardzo ładnie. Fajnie to widać na wszelkich nierównościach. Jest dobrze zestrojona. Naprawdę maszyna jest w świetnym stanie. Nie dymi, nie kopci. Silnik chodzi bardzo ładnie. Bardzo ładna maszyna, godna uwagi, nikt się nie powstydzi. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do oględzin, do zakupu w tygodniu do 17, w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!